witam serdecznie wszystkich i dzisiaj kolejny wieczorek z Unitra, że tak powiem, czyli serwis Fausta. Dużo tutaj, że tak powiem, opowiadać o nim, bo jest to maszyna noworodunku, bo nie wiem gdzie ona stała, ale w środku jest totalny syf. A więc cóż, panel przedni, jak widać, też ma jakieś po naklejkach ślady kleju, ale to się da zrobić, ale wewnątrz, no niby to w kamerze jakoś tam wygląda, ale tutaj jest wszędzie praktycznie niesamowity kurz. Ciekawe czy kondensator od nastawny od fal, od AM-u, od fal średnich, długich, bo to było, osłona była spadnięta, że tak powiem, obok leżała. Trzeba zobaczyć dokładnie, czy on nie ma gdzieś zwarć, przebić, tak jakby było coś, myślę, że rzucone. Oczywiście skala raz ciągnie, raz nie ciągnie. Trzeba wszystkie rolki przesmarować, wszystkie tutaj w tym kondensatorze też tak samo przesmarować tą przekładnię, bo ona mocno hamuje. Tak samo w tym drugim kondensatorze, bo to jest głowica rodem z... to jest GFE bodajże... albo 101, albo 103. Zaraz zerkniemy w schemat i będziemy wszystko wiedzieć, o co chodzi. No straszny kurz, także ja się biorę zaraz do czyszczenia tego. Muszę wyskoczyć tam na zewnątrz, żeby to wydmuchać, obczyścić. No, potem będzie rozkręcanie i przed czyszczeniem i po. Odczyściłem co się da, słuchajcie, na razie, tymczasowo. I co? Bierzemy się do rozkręcania. Dobra, kolejnym krokiem tak będzie czyszczenie izostatów, smarowanie przy okazji. O, tutaj patrzę, że coś jest nie halo ze sprężynką, ktoś się ścisnął, trzeba pewnie wymienić sprężynkę, bo coś tu nie pracuje jak powinno. Nic tu nie pracuje jak powinno, słuchajcie. To kółko jest połamane. Coś jest zacięta ośka w głowicy. Ta jeszcze chyba się obraca. Z tego co widzę. Dobra, działam. No słuchajcie, nie wiem czy nie będzie trzeba wymieniać po prostu tego całego kondensatora, bo jeszcze tak zapieczonego nie widziałem, żeby nie było można ruszyć, nie można ruszyć, słuchajcie, ośką nawet, nie to, że się ślizga zębatka i oby ona tam się nie ślizgała. O, zaczyna iść, już ja tutaj jego traktuje smarem, do PR-ków traktuje smarem. Niech sobie troszeczkę to odstoi, może się ruszy. No tak, aż tak zapieczonej, długo nieużywany sprzęt, tak powiem. No nic, będziemy wyciągać tę głowicę i będziemy próbować ruszyć ten kondensator. Musimy posprawdzać, czy nie ma nigdzie zwarć na przejściach, jeśli jest aż tak zapieczony. No zobaczymy. Dobra, wyciągam tą głowicę i działamy dalej. Przy okazji, jak już będziemy mieli na wierzchu, to ją wylutujemy, wszystkie elementy, które nam nie będą potrzebne, czyli te kondensatorki do przestrojenia ją przygotujemy, zanim wstawimy, nie? No dobra, rozbiórki, czas, że tak powiem, zacząć kolejną część rozbiórki. Musimy tutaj odgiąć te wszystkie mocowania, odkręcić ten nasz nieszczęsny kondensator, który, słuchajcie, zero możliwości obrócenia, nawet kombinerkami, nie wiem dlaczego, jakby ktoś kleju wpuścił w ośkę. Zaraz się wszystko okaże. Czekajcie, to mamy, tutaj już nic nie trzyma. Ekran powinien zejść. Okej. Głowica wyciągnięta, no zobaczmy co tu się dzieje z tą oczką. O matko! Albo się ukruszy, albo się naprawi. Coś tu musi być krzywo. Tutaj już będzie koniec, o, bo zawsze, dobra, jest koniec. No jest przesunięcie tutaj na zębatce, z tego co widzę, on tu już jest koniec, ogranicznik. Czyli się obróciło. O, teraz powinno być ok. No dobra, tu mamy ogranicznik, koniec, jest pełny, dobra, to teraz w drugą stronę, ale to tak nie ma prawa chodzić, to musi być luźne. Nie wiem, tu musi być smar taki zastojały, wiecie? Dobra, potraktuję to jeszcze jakimś penetrującym smarem i odczekamy. Później to wrzucimy do izopropanoru i myjemy wszystko. Zobaczymy, co z tego będzie. Może coś z tego będzie. Udało się to rozruszać. Jeszcze trochę poruszamy. Zobaczcie, pracuje. Głowica prawie jak amator, no. W ogóle taka sama chyba bodajże, nawet nie wiem. Zaraz będziemy wyciągać przy okazji. Jeszcze umyjemy ją sobie w tym nowym izopropanolem. Przynajmniej ten kondensator z tego smaru, z nadmiaru. Musiałem go tu nieźle pomoczyć, żeby to odeszło. O, i teraz już jest luźniutko, fajnie. Mam nadzieję, że zwarć nie ma, że się nie przesunął kondensator, no przy tym. Zaraz się wszystko okaże, jak weźmiemy miernik w łapę i będziemy mierzyć. I przy okazji wyciągamy teraz tak. Kondensatorek... to już próbujemy. Zaraz zobaczymy. Opis, instrukcje. Na pewno tak, przy heterodynie tu już nie ma tego kondensatora, czyli już on był pewnie robiony. Tu mamy ten nasz polski chytry kondensator 1,5 piko albo 1 piko. O, to jest ten podwójny przewodzik, nie? To jest obok siebie dwa przewody, to jest kondensator od Archa. 1,5 piko. No ale już pracuje głowiczka. Znaczy ten kondensator, nie? Ekstra. Dobra, działam dalej. Schematik przestrojenia. Teraz właśnie tutaj widzimy co i jak. No dobrze, mamy tą głowicę i co musimy zrobić? Tak, należy usunąć kondensatory C110, C124, C104 zaznaczone na rysunku. No to jak widzimy tutaj mamy 3 kondensatorki do usunięcia z tej głowiczki. Dodatkowo kondensator C125 zastąpimy kondensatorem 3,3 piko. W czasie przestrojenia trzeba zablokować arch, zwierając rezystor R17AS 211 R24 wpięty między 7 i 10 pin US1 w układzie. Czyli jednym słowem wyłączyć archa. Go zblokować. Patrzcie, już się obraca. Ekstra. I później tu dalej ble ble ble, zestroić heterodynę 98,2 do górnego 118,7 MHz cewka L106, stroimy dolną częstotliwość, no a kondensatorem na 98,2, a kondensatorem stroimy którym? Trymerem C108 i C102 dla stacji dolnego krańca skali L104 i L102 czułości, nie? Czyli jednym słowem tak, cewka heterodyny, kondensator heterodyny, czyli cewka heterodyny dolny zakres, kondensator górny zakres, ale to już po wstawieniu stroimy. Najpierw wyciągamy te 3 kondensatorki. Ktoś próbował ją przestroić. Patrzcie, kondensatorek dokładnie to jest C124, jedna nóżka obcięta i zostawiony w powietrzu. Tak się nie robi, słuchajcie. Jak już coś, to wyłamcie go całego, bo tutaj jest jakaś pojemność, no niby do masy. Tutaj się udało trafić ten następny kondensatorek. Ten. Tu też jedna nóżka oberwana, druga Akurat tutaj nie trafił i nie jest do masy, czyli stwarza pojemność. Trzeba wyciągnąć. I tutaj też ostatni kondensatorek, też już urwana nóżka. O, tu jest podniesienie, podniesiona. Ona być może, że już była zestrojona, no tylko ten nieszczęsny kondensator, nie? Którego tutaj cały czas molestuje. Dobra, ja wyciągnę resztę tych kondensatorów, bo już mam ją na wierzchu. I będziemy próbować co wstawiać i naciągać linkę na nowo, nie? Będzie zabawy. Tu jeszcze został pozostawiony 10 piko na 3,3, to musimy zmienić właśnie do Arch, ten C125 zmieniamy. Ok, mamy wymieniony ten kondensatorek 3,3 piko i podstawione. Tutaj słuchajcie, z jednej strony na dole jest taki kawałek plasterka, specjalnie po to, żeby nie zrobiło to styku z obudową. Tu jeszcze założymy taki kawałek szpanu, taki jak tutaj był, i możemy wszystko wsuwać w głownicę. Preszpan jest tu, ok. No to co, skręćmy sobie ten kondensatorek, który już tutaj będzie się nam trzymał, że tak powiem, i się obracał w końcu. No zobaczymy, kto tu co namieszał. Może już to jest przestrojony, ale na pewno nie zestrojony idealnie, tak jakbym chciał, żeby to było zestrojone. Będziemy jeszcze odnawiać później panel, no i stolinko trochę będzie kłopot, no niestety. Trudna robota. Może jakoś się uda to ogarnąć. Teraz tak, co do linki. Oryginalne kółko. Ono jest tutaj aż zmiażdżone, ponieważ to się nie obracało. Się obracało kółko na osi kondensatora. A tutaj jest pęknięcie z tej strony. Mam takie identyczne średnicy kółeczko, tylko tyle, że średnica wewnętrzna się nie zgadza. Musimy tutaj dorobić tuleje na ośkę i tak, żeby było je później można zacisnąć, czyli tuleja musi być, bo jak wkręcę to w ten sposób na ośkę i zacisnę, to nie będzie bicie, no w sumie mógłbym i tak to zostawić, ale o, zobaczcie, nie jest to równe, a nawet jeśli się udałoby to równo ustawić, to jest bicie. Tutaj musimy po prostu podłożyć tuleje. Kółko ruskie, kółko Made in PRL. PRL Made in. Średnica zewnętrzna jest ta sama i o to właśnie chodzi, żeby była średnica zewnętrzna ta sama. Żeby ilość obrotów się zgadzało z długością linki na skalni. Dobra, nie przeciągam. Fajnie było. Teraz zobaczmy jeszcze ten drugi kondensator. Głowicka jest do podstawienia. Drugi kondensator nastawny do AM, czyli do fal średnich i długich bodajże, z tego co ten Faust ma. Dokładnie nie pamiętam, ale na pewno jakieś tam ma fale. Elegancko, idealnie się obraca, luźniutko, wszystko jest tacy. Nic tu nie robimy. Tylko załóżmy na kondensator osłonkę. O. Jeszcze z tej strony. A, trochę jakoś pofalowało tutaj, ale... Co jest? Czy nie trzymasz? Zaraz cię troszeczkę przygrzejemy chodą. Nie, no się trzyma, dobra. Jedziemy stolinko, co? Dobra, kolejnym krokiem, tak jak mówiłem, że musimy zrobić te kółko. Zanim dojdziemy do tej skali, to musimy jednak włożyć tą głowicę, bo to inaczej nie ma. Jest to zrobiona z amelinium, z aluminium, turejka, przycięłem ją teraz na pół kątówką z cienkim tarczą. Tulejeczka się wsunie idealnie na... Jak jest rozcięta, to powinna wejść w miarę luźno na tą oś. I zobaczcie, i pracuje nawet. Załóżmy te półeczko teraz. Idealnie. Tak jakbym chciał. O, na oś. Później głębokość sobie tego kółka to jeszcze ustalimy, nie? Teraz załóżmy pierścień, który będzie nam dociskał. Wkręcony jest. O. I zaciśnijmy. Na razie pirazy oko, nie musimy tutaj nic badać, gdzie ta linka ma być, jej środek, początek, gdzie koniec. Chociaż w sumie możemy już od razu to ustawić, słuchajcie. Czyli mamy początek od spodu, bo idzie od spodu i od spodu wychodzi. Czyli mniej więcej musimy ten środek ustawić to w ten sposób, żeby... ponieważ te kółko oryginalne ma tutaj bolczyk i to było bolczykiem do dołu ustawiane zawsze. A tutaj mamy tylko przelot przez to, czyli musimy zrobić tak, żeby ta linka od spodu wchodziła i od spodu wychodziła. I w ten sposób sobie zaciśnijmy. Ok. I mamy elegancko, słuchajcie, tu mamy teraz od góry 1,5 obrotu do dołu. Nie ma żadnych bić, nie ma niczego przez jedno tulejeczkę. Dobra, wkładamy to głowicę i zaraz będziemy się motać z linką. Niestety. Ok, głowiczka siedzi. Tutaj sobie naciągnę, żeby tam nie pospadało z rolek. Trzeba uważać, trzymać za linkę na razie, dopóki nie ma kółka. Przykręćmy tą głowicę. Ona była tutaj przykręcona na 2 śrubki i potem była dopiero lutowana. Weźmy sobie 2 śrubeczki. Tutaj nie wypadło. O. Do masy. Jedna załapała. Przez podkładkę. Do masy. Nie ta podkładka, moment, jest za duża. Okej. No to dobra, no to teraz co? Troszeczkę rozchylić te nóżki. Delikatnie, nie za bardzo, tylko tak, żeby był styk. Tak do dołu, tak w bok. Okej. Możemy lutować. Przykujemy teraz głowiczkę do płytki. Teraz tu i tu. Okej. To są potrzebne. Dobra, słuchajcie, głowica jest już wstawiona. Teraz szybkie cięcie i już będzie za chwileczkę po założeniu linki. Nie będę wam pokazywał, bo to naprawdę może nie wyjść za pierwszym razem, także trzeba poświęcić na to dobrą godzinę. Dobra, z linką nie było aż takiego wielkiego kłopotu. Jest 3 obroty na głównym wałku. Tutaj było 4 obroty na tym. Na kondensatorze nastawnym, będzie trzeba coś zrobić z tym plastikiem, żeby nie odpadał. 4 obroty, 3 obroty, 3 obroty i naciąg na linkę. Od spodu jest taka rolka prowadząca, po prostu żeby to szło niżej pod tą ramką tutaj. O, nie wiem, czy będzie widać, czy nie będzie widać. Tutaj jest roleczka, tutaj jest ta ramka, tak żeby nie obcierała linka o ramkę, dlatego jest rolka do dołu. I teraz tak, co się zgadza? Wszystko się zgadza, słuchajcie, zobaczcie, troszeczkę jest za mało, nie mogę dojść do brzegu skali, ale to można sobie wskazówkę przesunąć, z tym nie ma problemu. Tylko że w drugą stronę, jak mamy sprężynkę, no to już tego nie przesuniemy. Tu ktoś zrobił takiego babola, tu w ogóle ścisnął jakimś rezystorem tę sprężynkę, bo tam nie I skrócił, słuchajcie, o 2 cm wiązanie do linki, do sprężynki. Trzeba to teraz odpuścić i przeciągnąć tak, żeby sprężyna nie była aż tak mocno naciągnięta, bo nie ma takiej potrzeby, jak luźno wszystko pracuje. No i co poza tym, zobaczcie. Wchodzi sprężyna i koniec. Spada z kółka. Czyli jednym słowem 2 cm musimy to przesunąć. Albo całą linkę, gdzie linka jest zamocowana na tym kółku tutaj. Ma ustalony taki punkt swój, który nie jest przesuwny, czyli linki całości nie przesuniemy. To więc będziemy musieli rozwiązać to co było tutaj ściśnięte, tak żeby poluzować tą linkę, tą sprężynkę, bo ona jest rozciągnięta w tej chwili, a tu nachodzi na kółko. Po 2 cm ktoś się pomylił, ale to już było wcześniej zrobione. Dobra, działam, jeszcze tylko to ustawię, rozwiążę tą linkę jeszcze raz, zamocujemy i za chwileczkę będzie efekt końcowy. To wskazówkę nie możemy przesuwać, bo linka jest, ale zobaczcie jak pracuje. I teraz tak, minimum częstotliwości, kondensator musi być wkręcony do środka, czyli największa pojemność blaszek. Tak jak jest teraz, wszystko jest u dołu. Najwyższa częstotliwość jest kondensator wyjęty z blaszek, czyli wskazówka na max po tej stronie, tak jak jest teraz, nie? O, w ten sposób. No ale tutaj będzie spadać nam z tego kółka, z tego tutaj kółeczka, także działamy. Ok, lineczka wymieniona, słuchajcie, tu odpuściłem, ale niestety tych węzełków jednego nie mogłem rozwiązać. No i został związany, ale nie przeszkadza to, słuchajcie, o, dochodzi do końca i nie spada. I w tą stronę dochodzi do końca i nie spada. Tu później jeszcze sobie podregulujemy tę wskazóweczkę na boki. I teraz tak, do końca, jeden schowany, drugi schowany kondensator, do końca jeden kondensator i drugi wyjęty. Czyli linkę mamy opanowaną, ale jeszcze ten, kółeczko wymienione, połamane, te kółeczko popękane wymienione. Kondensator, że tak powiem, odratowany. Jeszcze zostało umocowanie. Ktoś tutaj śrubki albo się same wypadły z biegiem czasu, albo to mocowanie, które tutaj siedzi, ta tuleja, ona jest tak, ma dwa takie wpusty i dwie śrubki trzeba na to jeszcze wkręcić, czyli może z tej strony będzie lepiej widać, jak ta wygląda ta... O, widzicie? O, ta tulejka powinna siedzieć tutaj na swoim miejscu, o tak, i mieć jeszcze od tej strony dwa wkręty, bo jest luźno. Jednym słowem, jeszcze zostało dobrać dwa wkręciki, dwa takie na kluczyk wkręciki z PRL. O, tego typu takie krótkie. Można przy okazji jeszcze... Ojej, teraz będzie. Dobra, mamy dwa wkręty. I jeszcze zróbmy sobie, znajdźmy dwie podkładki. Jedną już mam. Drugą się weźmie, jakąś pierwszą lepszą. Mamy dwie podkładki, dwa wkręty. I skręćmy to do kupy. Z tej czy z tej? To jest podkładką, pewnie nie. Dobra, aby dojść, tutaj musiałem poluzować cały ten wałek, go wyciągnąć, bo z tej strony jednak idą te wkręty. Dlatego są krótkie. O, jeden trzyma, jeszcze jeden. Tu musimy patrzeć teraz, żeby nie było zaraz surprise'a znowu z linką. Mamy jeden. Mamy drugi. Zaraz będziemy mieć drugi. Tak, tam gdzie ciężej dojść, albo linka, albo to i ktoś się poddał. No. Działamy. Dobra. nasza ośka stoi sztywno, wszystko jest, znaczy ta ośka, tulejka jest na miarę sztywno. Teraz możemy wkładać nasz odważnik, ala dzwon do domu. I przykręcamy z powrotem ten dzwonek. Słuchajcie, pięknie działa. Pierwsze włączenie za momencik. Dobra, pierwsze włączenie, słuchajcie, włączyłem i antena, taki kawałek antenki. No i efekt jest taki, że coś tu odbiera. I chyba nawet jest zestrojona dobrze heterodyna, chociaż może nie być do końca dobrze. No, 107,9 nie łapie, ale tu już jest tylko mały cel, musimy kondensatorkiem dostroić heterodyna. Już nawet nie będziemy tutaj włączać analizatora. Ja miałem podłączać analizator, żeby łapnąć heterodynę. A tu tylko po prostu ta głowica już była przestrajana, tylko jak ja teraz wyciągałem ją, to mogłem do końca zjedźmy i których nie zawsze wiedzą. To się uda. Film za nami. Jak na imię masz? Ja mam na imię Tomasz. Jedna kreseczka tylko. O którym Wam chcę powiedzieć, mam na imię... dokument wydrukowany. Ale zakłócenia mam. Troszeczkę za bogato podjechałem. Pytanie chociażby, gdzie mam maile sprzed 10 lat. Chodzi jak lubię. Musimy tutaj antenę jakoś podłączyć. Zobacz, dzięki problem, ponieważ nie są informacje na temat przodków. Zobaczymy początek. Tu by się przydał symetryzator, wiecie? Dobra, jest. I koniec skali. O, troszeczkę czułością musimy podjechać, ale niedużo. O, wzmacniacz zatrubił. Układ wejściowy tu. O, mamy 5, pięknie. Słuchajcie, ja mam takie zakłócenia z anteny, bo teraz tak, tutaj jest za dużo połączanych przetwornic. Aha, troszeczkę musimy podjechać heterodyna z powrotem. Dzwonisz? czy chodzi... ...107,9 jest ok. Koniec skali i początek skali. No jest. I początki stroimy cewkami. Nie za mocno, tylko po pół obrotu. No dobra, to teraz tak. Wyciszenie. Stereo nie ma. W ramach tegorocznego polskiego budżetu obywatelskiego podziewano ponad... Dobra, jest mocna stacja. Zobaczmy, co tu się będzie działo z tym stereokoderem, jeśli tutaj... ...w holu urzędownickiego, bądź też w holu Słowackiego Aquaparku. Głosować można również za pomocą strony internetowej. Nie, tutaj coś jest nie halo. Ogłoszenie wyników odbędzie się już wkrótce, bo 26 listopada... Gdzie jest potem tam? Zobaczmy. No dobra, trzeba zobaczyć, co tu się dzieje na tym potencjometrze, bo z tego co widzę, to jest... Coś jest, musi być rozwalony ten PRek. No, myślę, że jest rozwalony PRek. No dobra, zobaczmy, co się dzieje z tym stereokoderem. Dobra, słuchajcie, zostało wszystko posprawdzane w tym stereodekoderze i lampki nie odpala. Tutaj sobie zmierzyłem, słuchajcie, na oscyloskopie te wszystkie częstotliwości, jakie mają być, czyli częstotliwość tej sieci, tak jakby częstotliwość ta wzorcowa 76 kHz jest, zaraz wam zademonstruję, jest 19 na wyjściu, jest kHz, zobaczcie. Czekajcie, tylko zrobimy auto. Nóżka numer 14 z calaka. 70. Tak jest. 76. Równiutko jak w mordę strzelił. 7. Wejście sygnału jest też duże. Ok. Nóżka numer 10. Wyjście 19 kHz. Auto, moment, auto frekwencji. No jest to 1901, idealnie. zobaczcie, 19, no on tak pokazuje ten oscyloskop, 18,90, 18,90, 19 z kawałkiem, zaraz mamy, tylko tutaj dobrze dotknę. Dobra, bo to zaraz kurde mi te prawa autorskie, no to co ja na to poradzę, no żeby pokazać to trzeba, już muzyka leci, już się nie podoba pewnie, 19, no jest 19, 200, 19, 500, możemy sobie jeszcze tę częstotliwość skorygować, a teraz co pogadam, zeszło mi 19 i w dalszym ciągu, słuchajcie, tu mamy, całość mamy poustawiane, nie? Poustawiany stereokoder, poustawiane, praktycznie wszystko jest ustawione, a stereo jak się nie świeciło, tak się nie świeci. Zmierzyłem napięcie na ten spadek, ten co do masy ma włączać, wyjście numer 6 z telaka ma włączać do masy diodę, nie? No i złapałem tutaj plusa, o mamy plusa, ustawmy, no jest, jest 13 V na plusie, jest 13 V względem masy na plusie. Na szóstce powinien być spadek, nie? Jak złapie stereo. Mamy nic, nie mamy. Tak jakbyśmy mieli tutaj plusa. Tam jakieś są spadki, ale o 1/10 V. Tak jakbyśmy mieli cały czas plusa na nóżce szóstej. Zaraz zobaczę, czy to naprawdę gra w stereo. Jeśli gra w stereo, tylko nie podświetla się dioda, no to i tak jest wina scalaka, także wymieniam scalak, no niestety, od stereo do kodera. Podstawię drugi, zobaczymy co będzie. Nareszcie się uporałem z tym dekoderem stereo. Jest wszystko zestrojone, ustawione. Zobaczcie, to jest diodka stereo, nie? Minęła 15. Mam straszne zakłócenia, no bo tutaj są, wiecie, te komputery moje. Muszę tu pokombinować z tym, żeby tym razem we Włodawie znowu zrobić jakieś tam odszumianie po prostu tego warsztatu, bo naprawdę mam straszne zakłócenie na warsztacie. Już nawet nieważne, czy antena jest na zewnątrz, czy wewnątrz, nie wiem od czego, to po prostu sieją i tak, kurczę, różnego rodzaju sprzęty, że... Dobra, czyli jednym słowem co? Tunarek przestrojony, zestrojony, skala wymieniona, ta rolka połamana, rozblokowany kondensator, stereokoder wymieniony, zestrojony. Co jeszcze zostało? No w sumie można jeszcze zobaczyć te średnie, krótkie, długie. Tylko gdzie ja mam antenę od krótkich? Dobra, podłączę do WKF-u na razie pod... To są długie, czyli to będzie ta antena. Nawet działa. Wizualnie doprowadzić ten panel, front panel do jakiegoś tam wyglądu, nie? Także ja się biorę za panelek i za chwileczkę będziemy to skręcać, składać i kończymy ten wieczór z Unitrą. Już jest ekstra, że tak powiem, efekt końcowy. No nie będę wam podłączał, puszczał jakości, no bo tutaj wycina mi YouTube, kurde, te prawa od muzyki. A trzeba by było się znać naprawdę elegancko, żeby wiedzieć, co w radio akurat puszczają, żeby tytuł nie wpisać, że to jest nie moje, nie? No, ale... Słuchajcie, efekt końcowy jest taki, że mamy i stereo, i sygnał jest ekstra. Tylko antena się wypięła. No, podłączmy antenę. Wygląd, jak widać, jest w miarę jeszcze nieźle. Właściciel nie kazał tu malować, po prostu, bo to jest to samo, co od tego samego, że tak powiem, kolegi, co WS503, nie? To nie jest komplet do WS-a 503, ale no, będzie fajnie wyglądać razem, nie? Tunerek działa, wyciszenie działa, wszystko posprawdzałem, już było wcześniej, także ja pozdrawiam, słuchajcie, dajcie to łapkę w górę, bo no zobaczcie, 15:30 doszła już, a ja jeszcze kupę mam roboty. Na koniec będzie podsumowanie. Podsumowanie tej giełdy, którą tam żeście prosili, to... Bo byłem na tym kiermaszu, nie? Co wyrwałem, to za chwilkę. Dobra, to może teraz tak, że tak powiem, z ręki, co wyrwałem. Wyrwałem taki na Nixe kalkulator z PRL. Trzeba go będzie sprawdzić, zobaczyć, czy będzie, czy zadziała, czy nie zadziała, bo tutaj ma wyrwane, jak widać, wciśnięte są te bolczyki do środka. Być może, że zadziała, może nie. Takie radio rodem MOD, czyli te wszystkie płytki MOD, to jest na fale długie i na fale średnie. Słuchajcie, w skórzanej obudowie. Aha, cena tego 5 zł dałem. Za radyjko nawet się nie targowałem, też dałem piątkę. Telewizorek, który tu widzicie, choćby się opłaciło dla samych anten, bo są anteny bardzo fajne i długie. Bardzo fajne i długie anteny. Za ten telewizorek dałem dychę. Nie wiem, czy dużo. A tutaj kupiłem jeszcze takiego LG-ka, słuchajcie, 40 cali. Cały, nie pobity, tylko prawdopodobnie jest zasilacz uszkodzony. Za 100 zł. No to by było z tej giełdy, co wróciłem, to tyle było. Aha, torbę jeszcze sobie do laptopa kupiłem, słuchajcie, za całe 8 zł. Za całe 8 zł torba do laptopa. Tego typu. Także na następne odcinki jest kalkulatorek. Kiedyś pamiętam, ojciec przyniósł takiego do domu i mówił, że komputer przyniósł z roboty. Dobra, pozdrawiam i do usłyszenia w następnych, że tak powiem, odcinkach. Ale bym zapomniał, słuchajcie. Serdeczne podziękowania dla wszystkich właśnie wpłacających. Chciałbym powiedzieć, że już w przyszłym tygodniu będę zaczynał robić sprzęt do rozlosowania wobec tych wszystkich, którzy wpłacili na Patronite'a, na ten rozwój projektu DAJ, czyli na tą maszynę CNC. I mam tu wszystkie osoby, które wpłaciły. Jest to Rafał, Marcin, Krzysztof, Tomasz, Michał, Karol, anonimowo z Łodzi, do tego pana nie wiem, to pewnie nie wiem, czy będzie brał udział, czy nie będzie brał udziału, znaczy pewnie będzie brał udział, na pewno będziemy wszystkich, wszyscy, obojętnie czy 5 zł, czy 10, czy 500. Krzysztof, Sebastian i zaraz wam powiem, ta ostatnia osoba tutaj jest inaczej, PE, czyli tutaj mam już momencik, zaraz znajdę, Patrix Electronics, jakoś tak. Słuchajcie, będziemy w przyszłym tygodniu składać coś na lampkach, znaczy ogólny zamysł jest taki, że to będzie hybryda, czyli będą preampy lampowe i wyjście na końcówkę w klasie A. I końcówka mocy właśnie w klasie A. To nie będzie miało dużej mocy, gdzieś około 10–15 W, tak myślę, żeby to zrobić, bo już przy 15 W to się robi trafo potężny w klasie A. No i co? I szczerze, gorące podziękowania właśnie dla tych wszystkich. No i podziękowania dla patronów, bo na Patronite też już coś tam płynęło, także już jest 2% chyba na Patronite, a na PayPal już na zbiórce, na maszynę do CNC już mam, nic nie zmieniło, czyli mamy 60%, 720 zł na zbierane, do 1200 jeszcze troszkę zabrakło, także dzięki za obejrzenie dzisiejszego wieczorku. O, i dzisiaj wszystko było w tym odcinku, że tak powiem, i bonus, i para, znaczy dym z maszyny parowej, jara się, nie? Wszystko się jara tutaj. Oby sprzęty, które robię, się nie paliły. Dobra, dzięki, na razie.